Czy wiedzieliście o tym, że Polacy razem z NASA i innymi organizacjami biorą aktywny udział w podboju kosmosu? Dzisiaj spotykam się z przedstawicielem Polskiej Agencji Kosmicznej. Zadam mu kilka pytań na temat kosmosu oraz pokażę specjalnie przygotowaną kosmiczną magię. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć. Bardzo mi miło, że mogę tutaj przyjść z dwóch powodów. Po pierwsze, chcę się dowiedzieć wszystkiego, co mogę o kosmosie, a po drugie, mam dla Ciebie kosmiczną magię. Ale to na koniec. Taką naprawdę kosmiczną, gwiezdną magię, specjalnie przygotowaną. Nie mogę się doczekać. CIC Warsaw. Magic Innovations. Mam pierwsze pytanie. Polska, Polish Space Agency, Polska Agencja Kosmiczna. Czym się zajmuje Polska Agencja Kosmiczna? Jako Polska zajmujemy się ogólnie koordynacją działań całej branży. Promujemy polskie firmy z branży kosmicznej za granicą, ale też przede wszystkim chcemy stanowić takie centrum, szczególnie również jako Cosmic Hub, gdzie przedsiębiorcy mogą przyjść, ale też wszyscy zainteresowani kosmosem, dowiedzieć się czegoś ciekawego o kosmosie, dowiedzieć się, jak można prowadzić biznes w branży kosmicznej i w ogóle czemu warto. Myślę, że bardzo warto. A czemu warto? Ponieważ można swoimi rękami stworzyć rzeczy, które latają w kosmos, albo nawet lądują na innych planetach. W Polsce też było parę takich sytuacji. Na przykład firma Astronika jakiś czas temu stworzyła Kreta, czyli takie urządzenie, które miało się wbić 5 metrów w głąb Marsa. I ja znam osobiście tych ludzi, którzy tworzyli. Nawet sam miałem w ręku, bo też częściowo w tym projekcie uczestniczyłem. Zdajesz sobie sprawę, że twoja rzecz, którą dotykałeś, projektowałeś, ląduje na Marsie. Super uczucie. Czułeś się trochę jak Elon Musk, który ogląda transmisję startu jego rakiety? Może trochę w miniaturce oczywiście. Nie ta skala, ale... Jest to absolutnie możliwe, żeby, nie wiem, inżynierowie z polskich uczelni zakładali swoje startupy, które właśnie tworzą rzeczy, które latają w kosmos? Oczywiście. Głównie polska branża kosmiczna stoi startupami, czyli firmami, które były po 2013 roku, czyli momentu wejścia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, stworzone. I sporo już jest sukcesów. Wszystko jest możliwe. Teraz czeka nas nowa rzecz, czyli chcemy bardzo wspierać tworzenie nowych aplikacji, które wykorzystują już istniejące satelity. Mamy naprawdę dookoła nas, dookoła Ziemi masę sprzętu latającego. I też młodzi przedsiębiorcy mogą starać się aplikować na przykład o różne granty, które pozwolą im takie rozwiązania, które pozwolą jakoś inaczej patrzeć na naszą Ziemię z kosmosu, tworzyć. I po te granty to do Was mogą aplikować, tak? Wy wspieracie również... My możemy powiedzieć, jak to zrobić. Jak to zrobić. Tak. A potem pomóc w tej całej infrastrukturze też finansowania, też jakby koordynujecie te rzeczy, tak? Częściowo tak, zależy jakie są projekty, bo są bardzo różne programy, na przykład częściowo programy są ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej i to oni dają całe też know-how, opublikują u siebie oczywiście wszystkie informacje. Czyli wbrew pozorom Polska Agencja Kosmiczna to nie chodzi o to, żebyśmy polecieli na Księżyc czy na Marsa, tylko w powszechnym rozumieniu ludzie chyba nie wiedzą, jak dużo jest rzeczy dookoła i ile rzeczy dobrych może się wydarzyć na Ziemi też z powodu tego, że ta technologia jest w kosmosie, bo pewnie zmiany klimatyczne można obserwować za pomocą tych satelit, wszystkie emisje. Przeciętny Kowalski, co on powinien wiedzieć na temat waszej działalności, co jest źle rozumiane? Właśnie tak jak powiedziałeś, to jest nie tylko budowanie i wspieranie jakichś inicjatyw, które latają w głęboki kosmos, misji naukowych. Ludzie pytają czasami, co z tego mamy? No mamy z tego, że wiemy coraz więcej o naszych korzeniach, jak o ogólnie ludzkości, korzenie świata i tak dalej. Ale właśnie, to co powiedziałeś, czyli takie aplikacje na co dzień. Chociażby myślę, że niewiele osób, które gra na co dzień w Pokémon Go, zdaje sobie sprawę z tego, że wykorzystuje technologie satelitarne, wykorzystuje systemy Galileo czy GPS. Możemy faktycznie dzięki kosmosowi zmieniać swoją przyszłość i dbać o naszą planetę coraz bardziej, widząc jak ona się zmienia, widząc co możemy zmienić w naszym podejściu też do wykorzystania zasobów, do środowiska. A ta cała branża kosmiczna, czy ona teraz jest w rozkwicie, czy te postacie takie jak Elon Musk czy Jeff Bezos, który też inwestuje, one dają to takie światło reflektorów przysłowiowe na ten temat i powoduje, że dla Was to też jest większy jakby rozkwit i zainteresowania tym? To jest fajne, bo zdecydowanie Elon Musk to jest taki człowiek, który ze sobą zabiera ludzi. Mhm. Mówi o ambitnych celach, czyli na przykład człowiek na Marsa za 10 lat. I wszyscy byśmy tego chcieli, więc kosmos znowu zaczyna napędzać się coraz bardziej. Mamy bardzo mocny wpływ również innych krajów, nie tylko Stany, tylko Chiny na przykład, które też będą szybko w to
to wchodzić. Teraz będziemy budować stację kosmiczną dookoła Księżyca. Tutaj na makiecie, gdzie ta stacja będzie dookoła Księżyca? Jak tutaj mamy gdzieś Księżyc, tutaj mamy Ziemię, to będzie skrążyła dookoła mniej więcej. Jak to jest Księżyc, to... Albo to jest Księżyc, faktycznie. To jest Księżyc, to nie jest globus, to jest ja się przygotowałem. Ha! Myślę, że jakąś taką eliptyczną orbitę dookoła możemy sobie powiedzieć, coś... Tak, takiego latającego, malusieńkiego dookoła Księżyca i będziemy mieć taką stację przesiadkową. Ludzie będą przyjeżdżali na stację przesiadkową, okay. Potem wsiadali w lądownikiem prosto na miejsce na Księżycu, może jakaś baza i z powrotem z Księżyca na stację przesiadkową i z powrotem na Ziemię. Może jako kosmiczni turyści za kilkanaście lat na orbicie Księżyca możemy sobie hotel kupić. Od razu do pytania mnie to sprowadza. Wiemy dobrze, mówisz o turystyce, mhm. Czyli no mówimy już no o turystyce, czyli czymś, co z założenia powinno być dostępne dla szerszego grona. Mówimy o Elonie Musku, który miał listę ludzi chętnych do wylotu na Marsa. Czy ty jesteś na tej liście? To jest pytanie. Akurat nie jestem, ale... Ale czy byś się zapisał? To jest moje pytanie. Na Księżyc bym chciał polecieć, a na Marsa myślę, że troszeczkę długo, bo faktycznie 8 miesięcy w jedną stronę, potem chwilę na miejscu, potem 8 w drugą. Myślę, że to by było super. A czy dla tych osób, które faktycznie jako pierwsze będą tam lecieć, no po prostu być pionierami, no kompletnie nowe miejsce, gdzie można polecieć. Ale Księżyc, stan nieważkości, kurczę, też super sprawa. Dlaczego CIC, dlaczego jesteście właśnie tutaj na kampusie, którym muszę zaznaczyć, że no, całe skrzydło tego kampusu jest inspirowane kosmosem i waszą działalnością i Cosmic Hubem? Jest taką świetną platformą, dzięki której mamy dojście do zupełnie nowej kategorii osób, do której chcemy dochodzić, czyli do młodych przedsiębiorców, do startupów, ale też do środowiska z innych branż, czy to z branży ubezpieczeniowej, czy to z kwestii na przykład PropTech, czyli tych wszystkich innowacji związanych z budynkami. Czy też magia? Też magia, zdecydowanie tak. Trochę dziwniejsze, ale tak. Jakoś się spotkaliśmy. Więc chcemy mieć takie miejsce, w którym możemy bezpośrednio wyjść do ludzi, nie tylko do przedsiębiorców, ale do każdego zainteresowanego, powiedzieć im, w jaki sposób mogą w tej branży funkcjonować, jak mogą w to wejść i zainspirować też inne branże, żeby chciały w takich cross-sektorowych połączeniach się poruszać. No i dlatego CIC jest idealne miejsce na to zdecydowanie. Jak o tym powiedziałeś, to nie sposób nie byłoby wspomnieć, że połączenie kosmosu z magią wydaje się być nieoczywiste. Ale, tak jak powiedziałeś, zainspirować i faktycznie zainspirowaliście mnie do tego, żebym coś stworzył i oczywiście, być może to nie jest technologia, ale dzięki temu, że robiłem jakiś film do internetu i ktoś pozna waszą działalność, być może właśnie ta działalność edukacyjna się rozwinie, więc mam dla ciebie coś specjalnego, coś co przygotowałem. Jak połączyć magię, na przykład magię z kartami, kosmosem? Weź tak uprzejmie, przytrzymaj pudełko, to jest bardzo ważne. Ale ciężkie. Technologia, żeby się karty nie wyginały i nie zniszczyły. Zobacz, pokażę do kamery, że wszystkie karty są różne. Poproszę cię o bardzo prostą rzecz. Poproszę cię, żebyś wyciągnął tak palec i żebyś położył palec na jednej karcie, na której chcesz. Możesz zmienić, jeżeli chcesz. Chcesz zmienić? Jeszcze można. Możesz na której chcesz, naprawdę. Dobra, okej, super. Teraz ja się zatrzymam. Bardzo, bardzo powoli wyrównam. I tak, żebym ja nie widział tej karty, weź proszę tę kartę i pokaż ją do kamery, ale ja nie będę patrzył. I też zapamiętaj. Przyklej ją tak sobie do klaty, tak żebym ja nie widział, jaka to jest, tak żeby ten... O, super. To używam do tego gwiazd. Ale mam swoje przenośne gwiazdy. To jest kawałek metalu, no nie? Ma dziurki. Ale jeżeli zgasimy światło, ja sobie poproszę cię, żebyś stanął tutaj. Zobacz. Kawałek metalu z dziurkami, coś bardzo niepozornego. Telefon. Uwaga, zaklęcie, nie wiem, czy znasz. Lumos Maxima. I zobacz, że dzięki temu te dziurki migają niczym gwiazdy na niebie, nie? Czasami jak się patrzy na gwiazdy na niebie, to się mówi o tych konstelacjach. I zawsze tam wielki wóz, ja nie wiem, czy ten wielki wóz tam był nigdy, ale ty byś pewnie potrafił doskonale, więc powiedz mi, kiedy coś zauważysz, kiedy zauważysz coś, co jest dla ciebie znajome. A, to wygląda jak Karo i nagle gwiazdy użyły się... 7, Karo 7, no to Karo 7, Karo. Czy to jest twoja karta? Tak. Pokaż. 7, Karo, zobacz. Perfekcyjnie. Gwiazdy odczytały twoją kartę, wow. Czyli jednak da się jakoś połączyć kosmos i magię.
Fantastycznie. Mam nadzieję, że ten magiczno-kosmiczny odcinek Wam się podobał. Koniecznie zasubskrybujcie kanał CIC Warsaw, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będę odwiedzał firmy, które są na kampusie innowacji w Warszawie i pokazywał im magię. Ja mam nadzieję, że my kiedyś spotkamy się właśnie w ten sposób na Księżycu. Widzimy się już bardzo niedługo. No i jak zwykle pozostańcie magiczni i innowacyjni.